bramami wolności, dobrobytu i powszechnej szczęśliwości nadciągała na polskie wsie bolszewicka podroga. Mimo obietnic i zapewnień, że Armia Czerwona walczy tylko z polskimi panami, a włościanie to bracia rosyjsko-polskiej armii, wiadomo już było, że tutejsi nie będą widać na jeźdźców rebelisolą, a żołnierze poczynali sobie jak na ziemiach podbitych. Zaczęły się te rzeczy, które zazwyczaj przynosi wojna. Rabunki, zabójstwa. A to by komitet obrony polskiej powtarza. Wszyscy właściciele folwarków powinni być natychmiast aresztowani i bez uczynienia im jakiejkolwiek krzywdy odesłani do najbliższego powiatowego lub miejskiego komitetu rewolucyjnego. Do rozpoczęcia decyzji TKRP. Rodziny właścicieli ziemskich winny być niezwłocznie z majątku usunięte i prawa korzystania z planów pracy robotniczej pozbawione. Szanowni żołnierze, wybiła godzina odwetu. Wojska Czerwonego Sztandaru i Wojska Zaborczego Orła Białego stoją przed śmiertelnym starciem. We krwi rozgromionej szlachty polskiej utopicie żołnierzy Piłsudskiego. Żelazna piechota, chwacka kawaleria, groźna artyleria niepowstrzymaną lawiną powinny zgnieść białe plugastwo. Na zachodzie decydują się losy światowej rewolucji. Przez trupa białej Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Na magnetach poniesiemy szczęście i pokój pracującemu człowieczeństwu. Na zachód! Do decydujących bity, do głównych zwycięstw, wybiła godzina natarcia, ku zwycięstwu światowej rewolucji! Bolszewicy zauważyli polski pododdział, Polacy regulaminowo rozwijają się w linię. Elementu rozpoczynają polskiej dyska, bolszewicy zaczynają rapować i zaczynają zajmować się walką. Używano wtedy słynny francuski brama, czyli stanowisko polskiego karabinu maszynowego na podstawie samochodowej osłania strzelca, który w Czerwonej jest troszeczkę cięższy niż ten wspomniany już Lewis. Ręczny karabin maszynowy 15. Jest to wersja podchudzona karabinu maszynowego Maxima, która służyła właśnie do przenoszenia broni i do walki. Dzięki polskim kryptologom można było zajrzeć w karty przeciwnika. Przechwycenie i odszyfrowanie na też z dowództwa Armii Sowieckiej pozwoliło poznać planowane działania poszczególnych jednostek polskich atakujących Warszawę. Jednym z ważniejszych epizodów bitwy warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez Kalicki 203 Pułk Ułanów sztabu 4 Armii Sowieckiej w Ciechanowie. A wraz z tym sztabem zdobyto również jedną z radiostacji, która służyła Rosjanom do łączności z dowództwem w Mińsku, gdzie stacjonował Budapeszcie. Tym razem to już bolszewickie działa. Tym razem bolszewicka artyleria wie już, że
Narodowa Góra Zielona w Polsce. Bolszewicka artyleria próbuje strzelać się w pozycje, które jeszcze przed chwilą były zajmowane przez czerwone armię. Thank you.